bardzo szczególna Eucharystia, która jest wyrazem wspólnoty Kościoła. Poczynając od tej wspólnoty, jaką jest wspólnota prezbiterium, ale z takim wielkim, wielkim otwarciem na wszystkich, którzy tworzą łódzki Kościół. Tego nas uczą znaki. Ta Eucharystia ma w perspektywie wszystkie sakramentalne wydarzenia Kościoła, poczynając od prowadzenia ludzi do chrztu, więc święcimy olej katechumenów, przez krzyżmo, którym się posługujemy przy chrzcie, przy bierzmowaniu, przy święceniach, po olej chorych, który jest tak bardzo potrzebny w posłudze naszym chorym braciom i siostrom. Więc ta katedra dzisiaj jest bardzo pojemna, ona mieści cały łódzki Kościół. A znakiem tego Kościoła jest gromadząca się wspólnota księży. Chciałbym, żeby pierwsze słowo tej Eucharystii brzmiało: dziękuję. Dziękuję wam wszystkim i nie tylko za tak liczną obecność dzisiaj. Bardzo, bardzo budujący znak, że jesteśmy w tak licznej wspólnocie. Bardzo dziękuję. Ale jeszcze bardziej i gdzieś najgłębiej dziękuję wam za codzienność posługi kapłańskiej. Nie tylko za to bycie razem tutaj i teraz, ale za to bycie razem na co dzień. Dziękuję Panu Bogu za to, że przyprowadził mnie ku mojemu zdumieniu do Łodzi i że mogę być waszym biskupem. To dla mnie wielki zaszczyt. A wam dziękuję za waszą pracę i za tę jedność, której wyrazem jest ta Eucharystia. Drodzy bracia kapłani, gdy przyjmowaliście święcenia kapłańskie wobec biskupa i całego ludu Bożego, wyraziliście gotowość przyjęcia święceń kapłańskich i wszystkich obowiązków, które z kapłaństwem są związane. W rocznicę dnia, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie apostołom i nam, pytam każdego z was: czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego? Chcę. Czy chcesz pilnie i mądrze spełniać posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Chcę. Czy chcesz naśladować przykład Chrystusa, dobrego pasterza, i nie szukając własnej korzyści, troszczyć się o zbawienie ludzi? Chcę. Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawiać misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją Kościoła? Chcę. Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, i razem z nim samego siebie poświęcać Bogu za zbawienie ludzi? Zwracam się do wszystkich tutaj obecnych i proszę was, módlcie się za waszych kapłanów. Niech Bóg hojnie udziela im swoich darów, aby jako wierni słudzy Chrystusa, najwyższego kapłana, prowadzili was do Niego, bo On jest źródłem zbawienia.
Wołajmy do Niego: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa kapłana, dobrego pasterza, nauczyciela i sługi wszystkich. Wołajmy do Niego: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Niech Pan nas zachowa w swojej miłości i niech doprowadzi pasterzy i lud im powierzony do życia wiecznego. Amen.